Poradnik numer 0, czyli jak poruszać się po lotnisku. Tak więc, przyjeżdżacie, filmik, który powstał przed kilkoma dniami, przyjeżdżacie busikiem bądź autobusem pod terminal odlotowy i zostawiają Was tutaj na miejscu, przechodzicie sobie i wbijacie. Odszukujecie na tablicach odlotów, czyli na tych po lewej stronie, w języku angielskim to jest Departures, tak jest to napisane. I znajdujecie, gdzie lecicie. Załóżmy, będzie to Malaga, 15.10 Wizz Air. Terminal B, czyli właśnie tutaj jest terminal B przed samym wejściem. Macie oznaczone terminal A, terminal B. Wbijacie sobie do środka i obczajacie później check-in. Check-in, jeżeli macie bagaż rejestrowany, czyli takie duże walizki, ci wszyscy ludzie, którzy takie walizki mają powyżej kolan, to właśnie są bagaże rejestrowane i przykładowo tam mamy Palma de Mallorca. Ci ludzie sobie odszukali właśnie swój check-in, oddają tam bagaże rejestrowane i Wy również te bagaże rejestrowane tam musicie oddać. Musicie je zważyć, jeżeli przekraczają gabaryty bądź przekracza wagowo, to należy uiścić dodatkową opłatę. Następnie, kiedy już oddacie ten bagaż, idziecie do odprawy celnej. Jeżeli zaś podróżujecie z takim malutkim bagażykiem, czyli 40x20x25, ten jest troszeczkę przerośnięty, ale upchamy spokojnie, to nie musicie już pojawiać się w check-inie, jeżeli macie wydrukowane karty pokładowe. Wtedy patrzycie, rozglądacie się i szukacie sobie właśnie security control i na piętrze plus jeden właśnie taką kontrolę bezpieczeństwa przejdziecie, więc my już omijamy ten element, kierujemy się bez bagażu rejestrowanego do góry. Natomiast jeżeli jesteście z biura podróży, to z paszportami bądź z dowodami osobistymi, mimo wszystko kierujecie się na check-in, gdzie dostaniecie karty pokładowe. Tak to często właśnie wygląda. Więc my, nie mając bagażów rejestrowanych, udajemy się właśnie na piętro pierwsze i tam będziemy przechodzić kontrolę bezpieczeństwa i będziemy już wchodzić do strefy bezcłowej. Tak więc, kierujecie się na kontrolę bezpieczeństwa, security control, tak jak już wspomniałem, i tutaj należy już nie nagrywać, więc tak może jeszcze przez szybę Wam pokażę, będziemy tam oddawać nasze bagaże osobiste, będą one prześwietlane, my również będziemy prześwietlani, wody trzeba będzie wyrzucić. Udało się, że tutaj mamy małe kolejki, natomiast jeżeli by było więcej ludzi, to musicie zgodnie z tymi szlabanami tutaj postawionymi podążać. My to wszystko na szczęście omijamy i wchodzimy już prosto do kontroli bezpieczeństwa. Tak jak wspomniałem, jest nieco ryzyko, aby nagrywać. Zawsze nagrywałem, czasami nawet GoPro puszczałem po taśmie, natomiast Gabi ostatnio mi powiedziała, i to jest też ostrzeżenie dla Was, że należy uważać, ponieważ można spędzić na takim króciutkim dołku kilka chwil, co spowoduje, że spóźnicie się na samolot, więc nie polecamy tego robić. Nagrywajcie sobie wakacje, róbcie vlogi, natomiast już na tym etapie będziemy kończyć. Nagrywanie kontroli bezpieczeństwa przejdzie nam na pewno sprawnie i widzimy się po drugiej stronie. Na sekundkę do Was wracam, no więc tak, przez kontrolę bezpieczeństwa nie możecie przejść nawet z butelką wody, chyba że będzie zawierała ona poniżej 100 ml objętości, pojemności i będzie włożona w taki przeźroczysty woreczek w plecaku z innymi, wraz z inną chemią. Natomiast wszystkie pozostałe jakby tematy typu jakieś płyny, likwidy powyżej 100 ml Wam zostaną zabrane, więc nie warto. Jest możliwość umieścić je w bagażu rejestrowanym i właśnie w check-inie musicie wtedy taki bagaż zdać. Wtedy nawet 1,5 litrowe buteleczki bądź alkohol możecie bez problemu przewieźć tam w dozwolonej do danej destynacji ilościach. Natomiast tutaj przy kontroli bezpieczeństwa wszystkich likwidów się pozbywamy, wszystkie noże, igły, nawet śrubokręt od drona DJI-a czasami może zostać wzięty jako przedmiot niebezpieczny i zostanie Wam zabrany właśnie w tamtym miejscu. Natomiast bardzo ważna wskazówka, wszystkie rzeczy spożywcze, czy typu kanapeczki, drożdżóweczki, wszystkie takie niewodne produkty możecie zabrać ze sobą właśnie na pokład.
nawet mięsko mrożone, nawet szyneczki, serki, jeżeli byłaby taka potrzeba przetransportować, jeżeli pracujecie gdzieś za granicą i chcecie je zabrać ze sobą, to nie ma problemu, możecie je wziąć w bagaż podręczny, jeżeli oczywiście gabarytowo i wagowo zmieścicie się, ponieważ teraz w tanich liniach lotniczych te gabaryty zostały nieco zmniejszone. Wymiary plecaka 40, 20, 20, no i waga też jest ograniczona, no to wszystko możecie tutaj ze sobą zabrać i w tym miejscu Wam to wszystko przejdzie. Oczywiście wszystko też zależy od humoru celnika, ponieważ no, różnie to czasami bywa. My na przykład potrafiliśmy ze scyzorykiem podręcznym polecieć do Francji, z Francji do Santo Domingo, do Ameryki Środkowej i udało się to zrobić. Natomiast już na powrocie we Francji taki scyzoryk z Daniela Washingtona Multitool został nam odebrany, więc na to też warto mieć, zwracać uwagę. I po drugiej stronie to wygląda w ten sposób. Tak jak widzicie za mną, dzieje się właśnie kontrol bezpieczeństwa, a my już jesteśmy po drugiej stronie. Przebiegła ona dosyć sprawnie. I teraz mamy dwie opcje. Albo mamy nothing to declare, albo mamy goods to declare. Zapamiętajcie sobie też to nazewnictwo angielskie, ponieważ ono tylko w Polsce będzie występować, to polskie. Natomiast już za granicami naszego pięknego kraju będzie angielskie. No i tamtejsze, że tak to nazwę. Jesteśmy teraz na strefie bezcłowej. Możecie sobie zakupić perfumki, okularki, zegareczki oraz alkohol, jeżeli wylatujecie. A właśnie o tym za chwilkę powiemy, jaka jest różnica pomiędzy krajem destynacji waszej a ceną alkoholi. Znajdujemy się przy stoisku z alkoholem i tu jest bardzo ważna informacja dla Was. Jeżeli lecicie do krajów Unii Europejskiej, obowiązuje Was ta cena wyższa. Natomiast jeżeli lecicie do Meksyku, na Dominikanę, lecicie do Turcji choćby nawet, to Wasza cena jest ta niższa. Przy kasie pani poprosi Was o kartę pokładową. Kasy są o właśnie tam. Zeskanują Waszą kartę pokładową, a następnie w zależności od destynacji, w której lądujecie, zostanie Wam naliczona kwota wyższa bądź niższa. To jest taki tip. Natomiast jest jeszcze jedna kwestia, którą zaraz dokonamy. Spróbujemy poprosić o reklamóweczkę, która upoważni nas do jednego dodatkowego bagażu, abyśmy ze sobą wnieśli na pokład. No więc tak, nie będziemy Was zadręczać już, co tam jest fajnego na tych strefach bezcłowych, ponieważ zbyt wiele ciekawych rzeczy nie ma. Ceny już są dosyć wysokie, więc na pewno Polska nie jest idealnym krajem na takie zakupy na tych strefach bezcłowych, to już nie są te czasy. Natomiast cóż, mogę Wam na pewno polecić portal lecenawakacje.pl, gdzie możecie swoją wymarzoną podróż naprawdę zbudować, skonstruować w bardzo korzystnej cenie. Na pewno mogę Wam polecić lotnisko Big Park, gdzie na hasło Daniel Life będziecie mieć fajny bonusik z naszej strony. I na pewno mogę Wam polecić lotnisko w Pyrzowicach ze względu na to, że dosyć szybko i sprawnie przebiega kontrol bezpieczeństwa, przebiega check-in, więc jest to jedno z mniej problematycznych lotnisk. Oczywiście latamy z całej Polski, z całej Europy, wylatujemy z Berlina, z Wiednia, z Warszawy, z Krakowa, z Katowic, z Rzeszowa niestety, naszego rodzimego miasta jeszcze nie udało się nigdy polecieć, ale jeżeli taką okazję będziemy mieć, to na pewno Wam to pokażemy. Myślę, że dosyć wszystko tak w skrócie opisałem, nie ma się czym przejmować. Generalnie lecicie zawsze za tłumem, lecicie zawsze za ludźmi, patrzycie sobie, bardzo jest to intuicyjnie wszystko rozpisane na tablicach, gdzie, co i jak. Jak już przejdziecie sobie przez kontrolę bezpieczeństwa, obkupicie się już na strefie bezcłowej, to następnie podchodzicie sobie do takiej miejscóweczki i szukacie, przykładowo, Zakynthos, Terminal B, Gate 12, gate, czyli brama. To jest takie słownictwo, które musicie opanować, bardzo podstawowe i właśnie odloty, czyli w tym miejscu gate, czyli brama. Kierujecie się do tej bramki, tam jak rozpocznie się boarding, to będziecie odprawieni już tak finalnie i będziecie mogli wejść na pokład samolotu. Jak już przejdziecie po drugiej stronie kontroli bezpieczeństwa, macie widok na startujące samoloty. I w tym momencie Ryanair właśnie wzbił się w powietrze. Dzisiaj mamy bardzo ładną przejrzystość i już sunie w kierunku południowym, miejmy nadzieję.
jakaś może Malaga, jakaś Hiszpania, a jeżeli jakieś może greckie wyspy, może też hiszpańskie, może jakaś Ibiza, Majorka, no to właśnie lecę na wakacje.pl, przychodzi Wam z pomocą. Serdecznie dziękuję i zapraszam. Po wylądowaniu, kochani, w tym miejscu możecie odebrać swoje bagaże rejestrowane. Tutaj będą wyjeżdżać, musicie sobie znaleźć odpowiednie miejsce, gdzie ten taśmociąg będzie funkcjonował. Już widzimy, że tam kilka przecznic dalej właśnie będzie taka miejscóweczka. My takich bagaży ze sobą nie mamy, więc nie będziemy czekać. Idziemy prosto na jakiś przystaneczek i jakimś kolektivo udamy się do naszego hotelu. Natomiast tak to wygląda.